Was serdecznie, tak jeszcze chodzę. Pokazuję Wam takie różne te drzewa. Zobaczcie, tu jest taka fajna brama. Chcę Wam jeszcze pokazać tą okolicę, bo niedługo ją opuszczę. Już prawdopodobnie nie będę wracał. Tam zobaczcie, jak ładnie rośnie. Tam wygląda tak, jakby paproć wrosła w tą palmę, nie? No tutaj już ładnie też porobione wszystko. Tam gdzie ja jadę, tam będzie, tam ta dzielnica jest trochę biedniejsza, bo tutaj sami gliniarze. No zobaczcie tutaj tą paproć, jak ładnie wrosła, nie? Tam tą palmę, jak jest wrośnięta. A moja przyszła dzielnica będzie inna trochę. Tam jest masa, z tego co widziałem, masa takich małych knajpeczek. Takich małych knajpeczek z różnorakim żarciem. Sklepik na sklepiku, a wiąże się to z tym tylko i dlatego, o tutaj to było moje królestwo. Teraz się przenoszę do Aspen. No i tam to się wiąże z tym, że po prostu tam są budowane te wieżowce. 2 czy 3 już są zasiedlone, 4 jest budowany, 2 są obok. Czyli tam jest masa ludzi. Masa ludzi. To dlatego jest tyle tych biznesów. Jak fajnie to drzewo rośnie, nie? Także Wam trochę jeszcze poopowiadam tutaj o tym terenie, co... Ten park też jest ładnie odrobiony, on był przekopany, rozkopany. Tu już widzę, zrobili ten park. Teraz te filmiki to takie już bardziej pożegnalne będą z tym miejscem. Chociaż powiem Wam, że do fryzjera będę tutaj jeździł, bo jeszcze przed wyjazdem, jeszcze przed opuszczeniem tutaj tych okolic będę szedł do fryzjera. Czyli jeszcze nagram Wam filmik z tym fryzjerem. Bo byłem w 3 czy 4 i ten jako jedyny jakoś tam obcina mnie tak, że jest elegancko. To takie fajne palmy. No, także mniej więcej wiecie, o co chodzi. Ja będę dalej, jak mi się coś przypomni, to wam opowiem, albo jak znajdę coś innego, bo to jeszcze dygnitarze tutaj mieszkają. Ja tak za bardzo nie mogę iść w koło. Ale dobra, to na razie tyle i do zobaczenia. Zobaczcie, jakie są ładne. Tam nie ma tyle zieleni. Chyba tam mi się wydaje jest jakiś park, a będę musiał iść zobaczyć do tego parku. Okej. Okay. No, robiłem taki film o tych tablicach z kwiatami, tak? I tutaj macie Salamat Sukces, czyli congratulations, Salamat Sukces, to jest życzymy sukcesu. A tutaj otwiera się restauracja, która się nazywa Hauma. Ktoś zrobił im po prostu, i na dole są podpisani ci, którzy na przykład składają im te życzenia. I to jest taka cała ulica znowu tutaj, z jednej strony tu i z drugiej strony. No i to jest na przykład, widzicie, na otwarcie restauracji, tak? No tak samo jest na wesela, na pogrzeby, na jakieś inne uroczystości. I zależnie od tego, ile ma znajomych, czy na przykład ile ma ludzi, którzy chcą złożyć gratulacje i wyrazić to w taki bardzo, bardzo bogaty sposób, żeby wszyscy widzieli w koło, funduje taką tablicę. Całkiem fajne. I teraz wiemy, że tutaj ta restauracja jest tutaj gdzieś pobliżu, tak? Prawdopodobnie znajduje się za tymi tablicami. No tak, to tyle na razie z tego, co tutaj znowu znalazłem. Takie roślinki. Jakieś sobie kwitną. Nie wiem, co to są za kwiatki. Takie ładne roślinki. Tam za nimi stawek tam. Kiedyś rybki tam były. A są, tylko strasznie
strasznie ich nie widać. No, to takie, bo tu, a tu fikus rośnie, ten taki wielki też. O fikusie wam zrobię kiedyś film, o fikusie. Bo te fikusy tutaj są naprawdę fikuśne. A tutaj jak ładnie kokos rośnie. Widzieliście? Ładnie kokos wyrósł, jaka palma kokosowa wyrasta. Kto by powiedział, nie? Że to będzie palma kokosowa. Tak ładnie palmy kokosowe wyrastają. O, tam piesek nawet jest. To rzadko kto ma psy. Tutaj kiedyś były koguty. Takie koguty do walk tutaj gościu miał. Ale widocznie już wszystkie sprzedał. Dobra, pędzę dalej. To fajnie wygląda, nie? Drzewko. A, tutaj jest ten. Ja zawsze zapominam. Rododendron czy filodendron, już nie pamiętam teraz. Czy jeszcze może jakoś inaczej to się nazywa? To z tyłu też nie. O, będzie ktoś krzyczał w komentarzu. O, powinieneś znać się na roślinach. Nie można się na wszystkim znać. Trzeba narobić zdjęć, iść do domu. Iść do domu. Ja myślałem, że to jest kwiat tego wilczomlecz. Taka pani mi powiedziała, że to jest wilczomlecz. Ja myślałem, że to jest jego kwiat, ale ten kwiat to jest gdzieś tam co innego. Gdzieś tam odpad. A odpad od tych... Magnolia to chyba. A, to magnolia się nazywa. No, taki ze mnie znawca. Dobra. Pędzę. Takie drzewko się rozgałęziało. Oni tu posadzili, to ja też to nie wiem, jak to się nazywa. Ale to co to jest? Palmowate? Czy co to jest? Tak, to ładnie rośnie. A to rośnie właśnie na tej magnolii albo tym, bo tym, co wy wiecie. Bo ja to nie wiem. No, ale oni tutaj takie sztuczki robią i czasami człowiek się zastanawia, czy to, co ten pod słońce, to nie widać. Czy to się pod słońce, pod światło. Ona ma takie, wiecie, fajnie ma, widać te nerwy liściowe, nie? Chyba, że to nie są nerwy, ale raczej nerwy liściowe. Spod liścia patrzę. I komary. Tutaj jest przy tym kanale śmierdzącym, dlatego jest tyle tych kanałów. Przecież zdjęcie zrobić, tak sprawdzić dokładnie, co to jest. Widzicie, i tutaj na tym starym pniu też oni to wmontowali. Jest bardzo przyjemna pogoda. Było 37 stopni, a po tych burzach teraz ochłodziło się, gdzieś jest jakieś 27 może. No i te rogi łosia, nie? No i tutaj znowu, widzicie? Tutaj takie coś. Bo to jest jakaś chyba paproć też, mi się wydaje, bo tutaj też u góry widzicie paproć, nie? No i tak sobie... Fajnie, mi się podoba, że oni tak o to dbają. Nie wiem, czy będziecie widzieli, jak to drzewo ładnie kwitnie tam. Wszędzie, gdzie chcesz zrobić ładne ujęcie, to masz kable. Widzicie, to jest akacja. To jest ta akacja, co wam kiedyś pokazywałem, te nasionka. Tak ładnie kwitnie. To wszystko opada na ziemię i leży na ziemi. To całe kwiecie. Ale ładnie, nie? Zawsze coś się dzieje. Zawsze coś kwitnie, zawsze coś się znajdzie. Tylko szkoda, że smród tego kanału tutaj jest masakryczny. Widok i smród jest masakryczny. Dobrze, że nie jest jeszcze tak gorąco. Jakaś papuga uciekła. Taka wielka, tam siedzi na drzewie. Gdzie tam łazi? Taka wielka papuga. Przeważnie te papugi, one są pozamykane. Pozamykane, a już większego zbliżenia wam nie zrobię tym telefonem. Nie wiem, czy to w ogóle też będzie widać. Gości ją wabi, że to jemu uciekło. No, fajnie by było, jakby mi się udało. Byśmy sobie nagrali taką popogaja takiego wielkiego. No, taka niepewna jest tam na tym drzewie.
Gdzie tam widzicie, tam się majta skrzydłami. Chciałbym się przytrzymuje, żeby łazić po gałęziach. Widzicie jaka gratka? Tylko szkoda, że bliżej nie można przybliżyć jeszcze. Pamięta, będą czekali na nią, aż łaskawie zlezie. Tutaj jest ten park, co wam kiedyś pokazywałem. Tutaj gdzie jest ten, tam jest taki kogut. Tu cała ta przyjechała. Straż zwierzęca przyjechała ją łapać. A może teraz widać. Widać jak tam łazi? O! O! Tu gościu się drze. Tam się papagaj drze. Nie wiem, czy będziecie widzieli. No trudno. Muszę iść dalej. A tutaj ta kamerka nie ma takiego przybliżenia. Jak jest za mocne przybliżenie, to straszliwie. Straszne szumy są i nic nie można nagrać. O, siedzę. Tu siedzi druga, żółta. Tu siedzi żółta. A u góry powyżej siedzi taka. I siedzą, tak wysoko łapy trzymać, są mi trzęsie ekrany. No to niby nic nadzwyczajnego. W takim kraju tropikalnym, że takie papagaje sobie łaziły, nie? Tak jakbyś próbuję wam uchwycić dwie naraz. O, macie w narożnika. Dwa takie papagaje. Dobra, muszę pędzić. To na razie tyle. Jeszcze wam znalazłem tu pokrzywę indyjską, jak ładnie kwitnie. A dobrze chyba myślę, że to jest pokrzywa indyjska. Zobaczcie, jak ładnie kwitnie. Wy wiecie, że pokrzywa indyjska jest dobra dla alergików. Hamuje receptor odpowiedzialny za wyzwalanie nadmiernych ilości histaminy. No, poczytajcie sobie. Macie może w domu, a wcale nie wiecie, jaki skarb macie w domu. Napar z takiej herbaty dezaktywuje nadmiar histaminy. Dobra, tyle z ciekawostek. Pędzę do domu. Jutro już wam nie nagram tego filmiku. Znaczy, nagram filmik o tych zawodach skałkowych, ale dopiero go wam opublikuję we wtorek, dam wam odsapnąć, jutro wam wrzucę, jak gościu biegał za papugami. A tutaj dalej sobie patrzę na te alwa. Są skuterki takie. Coraz bardziej mi się chce mieć jakiś pojazd. Tutaj sobie patrzę na takie skuterki eleganckie. To ten wygląda tak jakiś taki fajny, nie? Tak fajnie wygląda. Ale te przody mają takie same, tylko jeden, niektóre mają, różnią się tylko pojemnościami trochę. Tak słabo widać, bo to się trawa odbija. No, ale takie maszynki. Musiałbym sprawdzić, jak one cenowo wychodzą. Gdzieś tam mam ceny. Jak one wychodzą cenowo i jak... I w ogóle jaka jest procedura kupienia przez białego takiej maszyny. Dobra, idę dalej. Tu jest trochę ulica zamknięta. Przejdę obok stadionu.
A jestem pod hotelami tutaj w koło, widzicie, a to jest ta cała firma, no a tam gdzie wczoraj w tym filmiku jednym zamieściłem też tą firmę, potem był ich wysłannik na tym. Dobra, idę dalej. Chciałem wam pokazać te kwiatki akurat, te krzewy tutaj kwitną, akurat tak fajnie słońce pada nisko na nie, zachód słońca się robi. Jak ładnie te rododendrony tam kwitną, cała aleja tam jest taka z tych kwitnących. A tutaj jest Ritz Carlton, też bardzo popularny, macie palmy, teraz kółki latają, reklamy, ludzie tam chodzą sobie, kopcą pety, takie fioletowe krzaki w środku. No i zrobię wam na jutro taki filmik, żebyście trochę odpoczęli od tych emocji sportowych. Kościół robi chodniki, tak się pojmuje. Tu macie zachód słońca. Zachód słońca. Nie wiem, czy będziecie coś widzieć. Widzieliście tego gościa? Tutaj też jest hotel jakiś. Tego gościa, co tego chodzi z takim wielkim mopem i chodniki czyści. Tak, tutaj są zadbane chodniki. Są zrobione z takiego materiału. Patrzcie, jaka płytka. Jest taka płytka, jak niektórzy w domu mają. Widzicie? No i tutaj chodzą gościowie albo jakieś gościowie. I tutaj macie zachód słońca za palmami. A, żeby nie to miasto, nie? To by było fajne. Ale myślę, że w przyszłym roku już uda mi się gdzieś wyskoczyć na wieś. Dzisiaj takie... A nie myślę, że to miasto pójdzie spać, mimo tego, że to niedziela wieczorem, to jednak ludzie jeszcze będą... Oczywiście nie bawią się tak jak u nas w jakieś popijawy, bo oni praktycznie tutaj Indonezyjczycy nie piją, tak? Bo większość to są muzułmanie. Chociaż widzę w sklepach, jak sobie kupują tam jakieś alkohole, ale to jest tak samo jak w każdej religii. Nie każdy będzie przestrzegał tego, co mu ktoś narzuca, tak? Dobra, idę dalej. Może coś się wydarzy ciekawego. Znalazłem takiego byka. Znaczy to jest byk, to nie jest byk, to jest ten ich... Jak to się nazywa? Ten taki... co w tym bagnach żyje tam i... No, wiecie, o co mi chodzi. Szybko zapomniałem nazwy. Jak one się nazywają? Muł bagienny. No, one się jakoś tam nazywają, mają swoje nazwy. O, nie mogę filmować. Mój gościu mnie wyzwał, nie mogę byka robić. Tam chodzą tak na biało. Widzicie tego na biało? Przyszedł i powiedział, nie można, nie, byka nie. Bo to jest hotel, jakaś rezydencja. Dlatego nie można. Dobra, idę na zachód. Zachód słońca między dwoma wieżowcami. A tutaj jest stadion. Jedna z jego części tego stadionu. To jakieś bloki. Tam zachodzi słońce. Teraz będzie mi machał, że... Teraz będą mi machali, że nie można robić zdjęć tu. Tutaj macie przejście takie, a tutaj są takie... Takie wielkie są. No. Chociaż coś wam pokazałem znowu ciekawego. Na takim... Zachodzi i zachodzi, nie? Jeszcze ma godzinę tak, żeby całkiem zaszło. To jest taka, tutaj jest te 12 godzin. O 6 wschodzi i o 6 zachodzi i już się od razu robi ciemno. To nie jest tak, że jeszcze będzie widno. Tylko ciach, pach i ciemno. Rano wstaje, to ciach, pach i już jest jasno. Tutaj chyba nie ma godziny przed wschodem i godziny po zachodzie. No, ale taki zachód jest. Tu mają elektryczne autobusy. Sobie takie pędzą.
No. Także chociaż trochę macie tego zachodzącego słońca z Jakarty, bo tu się rzadko zdarza. Ostatnia przebitka na zachodzące słońce. Podoba wam się? Ja jestem na mojej specjalistycznej ulicy, tam gdzie jest tutaj ta... Kiedyś wam robiłem film o tych opuszczonych willach. Słońce już coraz słabsze. No także jak nic ciekawego się nie wydarzy, to jutro zrobię wam ten filmik o tych papugach i o tym dzisiejszym dniu, taki luźniejszy. A później będę montował tamte. Tutaj przedziera się gdzieś jeszcze za tymi drzewami. A później będę wam montował jeszcze te z tych zawodów. Jutro jeszcze pójdę na zawody o 12. To ostatnia tura, to ma się zacząć 19:15, to będzie już w noc. To i tak nie zdążę zrobić później, nie będę siedział po nocy, robił filmików. Tutaj pałace, kamery. Dobra. To na razie tyle z dzisiejszego dnia, jeżeli nic. Tutaj szkoła też taka zielona, dużo. Jeżeli nic się nie wydarzy, to wtedy do zobaczenia na następnej wyprawie. Pozdrówki, hejka. Znalazłem w łazience. Skąd to kurde przypełzło, to ja nie mam pojęcia. To wszystko to jest to, co ja wam zawsze powtarzam, że tutaj, że te rury, jeżeli po prostu, że te rury, one są, nie mają tych syfonów, nie mają tych syfonów wodnych i takie różne dziadostwa się tutaj przypomentują. Nie wiem, co to jest za stwór, nie wiem, jak będzie, jaki obraz będzie. Ale takie cuda się dzieją. Jak po prostu są źle zabezpieczane te nie wiem, to ma jakieś kopytki. Stonowe, nie wiem, to na wodę pije czy coś. No i takie różności tutaj można spotkać. Także zawsze sprawdzajcie toalety, jak jesteście gdzieś w tym. W azjatyckich krajach to jest pierwsze, co trzeba sprawdzać zawsze. Zanim usiądziecie na toaletę czy cokolwiek, sprawdźcie gdzieś, czy nie ma jakiegoś stwora, bo one wszędzie tu gdzieś czyhają. No dobra, bo tyle z ciekawostek. Na razie to tyle.